Wspomnienie świętego Wojciecha jest dla nas okazją, żebyśmy popatrzyli na trud ewangelizacji i modlili się z wiarą za ewangelizatorów, ale też i za tych, którzy idą na nowe tereny, tak jak święty Wojciech. To nie było oczywiste, że ten człowiek będzie świętym. Nie było oczywiste, dlatego że pochodził z bogatego domu, nie zrezygnował z bogactwa. Pochodząc z rodziny, która była u władzy, po prostu rodzina była liczna, wtedy w licznych rodach dawało się jednego do tego, żeby był biskupem albo opatem, co było wtedy rangą biskupa. I tak święty Wojciech w wieku 16 lat już został wysłany w tym kierunku, bardzo szybko zostając biskupem, a w wieku 27 lat już biskupem Pragi. I to wszystko, można by powiedzieć, gdyby nie rodzina, gdyby nie nazwisko, gdyby nie pieniądze, to nic by z tego nie miał, ale ponieważ tak się urodził, to miał taką karierę. Nie zapowiadało to świętego, a jednak w tym wszystkim był człowiekiem, który będąc w tym, co go otaczało, dbał jednocześnie, aby wprowadzać sprawy Boże, aby dbać o to, aby wiara się rozwijała, by wymagać od księży, aby wymagać od ludzi. Był po prostu takim dobrym biskupem. Natomiast konflikt, który doprowadził do tego, że musiał opuścić Pragę, konflikt w rodzie, wysłał go na ewangelizację na nowe tereny. Czyli musiał opuścić to, co robił do tej pory i to nie w sławie, tylko ze złą łatką i przyjmuje go król Polski i w Polsce zaczyna ewangelizować. I doświadczenie, które ma święty Wojciech, jest takim doświadczeniem, że najtrudniej jest wśród swoich, o czym też pisze święty Paweł, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Najtrudniej jest pomiędzy tymi, którzy, czyli najtrudniej jest mu z księżmi, był bardzo nielubianym biskupem przez to, że napiętnował to, że księża się żenili oficjalnie. Jeszcze gdyby to robili nieoficjalnie, a oni to już robili oficjalnie. Więc napiętnował to i miał wśród księży pełno wrogów. Ale też i stawiając pewne wymagania, wychodząc z układu, głosząc Ewangelię, miał też coraz więcej wrogów i w swoim rodzie, że jest niepolityczny, że się nie układa. I z jednej strony głosić Ewangelię ateistom, a z drugiej strony to otoczenie najbliższe, które powinno współpracować, a świętego Wojciecha niszczy. I z takim doświadczeniem życiowym, takie doświadczenie też miał święty Paweł, który pisze do Filipian, dzisiaj czytamy jego słowo, gdzie można by tak patrzeć na to, co on pisze. To są, nie wiadomo, czy jakie to są słowa, czy to są słowa depresyjne, czy kiedy pisze: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć to w ciele, a umrzeć to i owocna praca. I co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Życie czy śmierć? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pragnę umrzeć, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej konieczne dla was. Dzisiaj to się nadaje do leczenia. Taka sytuacja. Gdyby się przyznał przed lekarzem, to jest już mocny stan depresyjny. Do leczenia. Człowiek, który nie wie, co wybrać, nie chce żyć. Mówi, że nie żyć to lepiej, a żyć to jeszcze dla was, dla rodziny. Tymczasem to jest właśnie postawa świętego Pawła, który dostaje
już jest zmęczony uciemiężeniem życia i głoszenia Ewangelii, ale chce ją głosić. Ale trud głoszenia Ewangelii jest taki, tak jak u Wojciecha. To, że ci księża, którym zwraca uwagę, nastają na niego, wyrzucają go, plotkują o nim, gardzą nim. Czemu nie odpuszcza, czemu wymaga, czemu idzie do przodu? I tego samego doświadcza Paweł, ewangelizator. Cały czas trudu, uciemiężenia, od wspólnot, podejrzeń, od tradycjonalistów doświadcza tego, że cały czas zmienia obyczaje, zmienia to, co było, po co to robi. I głoszenie Boga żywego, które daje święty Paweł, doprowadza go do tego, że nie wiem, co wybrać już. Chcę być już z Chrystusem, jestem umęczony życiem, ale jednocześnie wiem, że każdy moment między wami jest potrzebny dla waszego umocnienia i żyję dla was. I patrząc oczami wiary, nie psychologii, ale wiary, wiemy, że to jest dobre. Że ten niby stan depresyjny świętego Pawła, że to nie jest depresja, tylko to jest oddanie Chrystusowi. Że to jest to, że on idzie cały za Jezusem i pozostaje w napięciu, w którym ma być. To jest to, czego potrzebujemy. Że ta praca, którą wykonuje dla Chrystusa, całkowite spalanie się, nie jest pracoholizmem, tylko jest głoszeniem w porę i nie w porę. Jest pracą dla Chrystusa dzień i noc, bez wytchnienia. I to jest normalne dla człowieka, który idzie za Jezusem. To jest normalne, a nie pracowanie po łebkach, że ma być normalne. I za to obrywa święty Wojciech. Później oczywiście ginie od pogan. Samo męczeństwo jest od pogan, ale przeciwności, których doświadcza, są w Kościele. Umęczenie, które ma, wygnanie, jest w Kościele. Na szczęście w tym wygnaniu się nie poddaje i dalej głosi, że jego serce jest przeniknięte tym, żeby głosić w porę i nie w porę. Czy my mamy dzisiaj lepsze czasy czy gorsze? Nie chodzi o to, żeby to porównywać. Najprawdopodobniej mamy łatwiejsze czasy od tych, które miał święty Wojciech. Układy nie są tak silne, jak były kiedyś, ani układy kościelne, ani układy władzy. Nie ścinają od razu, ale też i o męczeństwo kiedyś było łatwiej niż dzisiaj. Takie męczeństwo od ateistów, że zabijają. Ale nie ma co tych czasów porównywać, tylko zawalczyć w sobie o to, że ja chcę głosić w porę i nie w porę. Że chcę być ewangelizatorem, że bez wzięcia odpowiedzialności za głoszenie. Wzięcie odpowiedzialności za głoszenie nie chodzi o to, że będziemy teraz wszędzie krzyczeć, że będziemy nachalni, bo czasami to może oznaczać, że będziemy mniej nachalni, a bardziej otwarci, bardziej rozmawiający. Dzisiaj papież Franciszek właśnie o to woła, żebyśmy byli bardziej rozmawiający, żebyśmy wychodzili do tych, którzy są ochrzczeni, a myślą, że jesteśmy ich wrogami, bo im się życie pokieroszowało i myślą, że jesteśmy ich wrogami. Gdy widzą księdza, to myślą, że to jest wróg. Gdy słyszą Kościół, to myślą, że to jest wróg. Dlaczego? Bo ich wyklucza. Bo nie chce rozmawiać. Bo ma swoją rację, w której nie ma miejsca na dialog. Jest tak i kropka. Tymczasem Pan Jezus był tym, który wychodził do rozmowy. Paweł był tym, który wychodził do rozmowy. Święty Wojciech też był tym, który wychodził do rozmowy. Został za to umęczony. Dialog, wejście w dialog, w rozmowę powoduje jeszcze większe męczeństwo niż bez dialogu. Bez dialogu się zamykamy, ale nie jesteśmy męczennikami. Natomiast ewangelizacja jest otwieraniem się na drugiego człowieka i rozmawianiem z nim, aby próbować go zrozumieć w jego grzechu. Próbować go zrozumieć w sytuacji trudnej, w której jest. Po to, żeby
gdzieś przekierowywać oczy. Pomału, pomału. Tak jak wielu z was ma to pomału z wnukami, wnuczkami. Może z dziećmi. Nie ma co dramatyzować, tylko gdzieś w sercu mieć takie pragnienie. Chcę być świadkiem i przekierowywać przez miłość ich oczy na Chrystusa. I w nas to jest, to pragnienie. Głęboko mamy to pragnienie przekierowywania oczu i rozumiemy to patrząc na naszą rodzinę. To samo ma dotyczyć każdego, nie tylko wnuka, wnuczki, dzieci, ale również obcych. Nie oceniając, ale kochając i przekierowując oczy, na ile są w stanie w tym momencie je przekierować. Bo być może pierwszy krok to jest ponowne oswojenie się z tym, że jako wyznawcy Chrystusa nie jesteśmy ich wrogami, tylko jesteśmy przyjaciółmi. Być może od tego dzisiaj potrzeba zacząć ewangelizację. Stać się na nowo przyjacielem człowieka. Przyjacielem w jego biedzie, którą ma, która czasem jest wielkim dramatem. Zachęcam, aby ta uroczystość świętego Wojciecha nas gdzieś poprowadziła w pragnieniu ewangelizacji, tej cierpliwej, tej trudnej, która nie przynosi od razu owoców, ale jest byciem przy człowieku, w jego bólu, krzyku, w jego niezrozumieniu tego, co się dzieje w dramatach życiowych. Amen.